Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, gość Radia 5, dzisiejszą rozmowę poprowadzi pan redaktor Andrzej Jarosz. Dzień dobry, witam uprzejmie, witam słuchaczy Radia 5 i naszych dzisiejszych gości. Wybory uzupełniające do Senatu, w wyborach uzupełniających startują i dzisiejsi goście w kolejności alfabetycznej pozwolą panowie Mieczysław Bagiński, Polskie Stronnictwo Ludowe, Szczepan Barszczewski, Partia Korwin i Andrzej Chmielewski, Samoobrona. Witam panów w studiu. Witam pana, witam państwa, witam serdecznie. Proszę panów, dużo dzieje się, trzeba powiedzieć, przed 6 marca, kiedy odbędą się wybory uzupełniające. Panowie uczestniczą w wielu dyskusjach, w wielu spotkaniach z wyborcami. Na początek proszę powiedzieć w takiej kolejności jak panów przedstawiłem może, żeby było sprawiedliwie, było alfabetycznie. Na początek, jak panowie oceniają 100 dni rządu? Wszyscy dużo na ten temat mówią, ale chcielibyśmy również panów opinię na ten temat usłyszeć. Proszę bardzo. Pan Mieczysław Bagiński, Polskie Stronnictwo Ludowe Łomża. W ogóle jestem tu już beneficjentem takim niezasłużonym. Bo alfabetycznie ktoś na A powinien zaczynać tę debatę, a jest to kolejna debata i zaczyna ją B. No, nie widzę również Z, bo jak są kandydaci od A do Z, to, to czemu ich tu nie ma? Uważam, że to jest trochę nieposzanowanie również tych, do których no, kierujemy swoją osobę, swoje zamiary. Ale do rzeczy. 100 dni, tak? Tak jest. Wydaje mi się, że. To nie jest czas, żeby tak radykalnie oceniać te dni, ale oczekiwaliśmy więcej. No przede wszystkim oczekiwaliśmy, że ta okazywana teczka, ja może daltonista, ale chyba niebieska, tak, ta teczka jest wypełniona gotowymi ustawami. No jakoś tych ustaw nie ma. Pojawiły się natomiast takie działania, których nie zapowiadano. No na przykład, żeby ułamek tylko procenta kadr zachować w strukturach tych państwowych. Tego nie zapowiadano. Żeby służbę cywilną wywrócić do góry nogami, no nie zapowiadano. Wydaje mi się, że i te 500+, plus mogłoby być doskonalsze trochę. Dlaczego, dlaczego nie przyjęto poprawki Polskiego Stronnictwa Ludowego, które proponuje... Jeśli tata i mama przekroczą ten próg dochodowy o 50 zł, to niech mają te 500, ale bez tych 50, którymi przekroczyli ten poziom dochodu. No, dowiaduje się dzisiaj z takiej rachuby już palcowej, że rodzina z trojgiem dzieci według tej rachuby i tych kryteriów czasem może być zupełnie bezdzietna w tych kategoriach. No, jestem trochę Zaskoczony, że rząd tej wiarygodności nie chce dochować. Natomiast no, celuje głównie w sprawach tych personalnych. No, proszę zobaczyć, co to za praktyka. Zwołuje się w jedno miejsce 60 czy tam 200 kierowników powiatowych biur, agencji restrukturyzacji, i wszyscy w jednym momencie otrzymują wypowiedzenie, nieważne tam, czy to, czy to człowiek. Wszystkie kadencje tam pracował, czy nie, czy apolityczny, czy nie, mają być nasi. Tego nie było w tej teczce. Także ja życzę, życzę albo podmiany tej teczki, albo żeby ktoś tam to ukradł. Ojej, co pan proponuje? Postawmy kropkę. Proszę bardzo, pan Szczepan Barszczewski. Po ośmiu latach nijakich rządów Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. E... Nastąpiła zmiana. Czy dobra? Za wcześnie o tym mówić. Można powiedzieć, że tych dobrych elementów jest niestety bardzo mało, a tych złych przewaga. I tutaj dziwię się oburzeniu byłych rządzących, którzy de facto stosowali analogiczne zachowania, jak i analogiczne postawy na początku swojej, sprawowania swojego mandatu w 2007-2008 roku. Jak i teraz obecna władza. No jest, Cecha wspólna jakby tej zmiany, tak, przejścia władzy z jednych rąk do, do drugich rąk. kolwiek e, trzeba powiedzieć tutaj, że naskoczenie na e, polski rząd. E, Donoszenie czy też skarżenie się, e, chociaż tutaj w, w kontekście donosów, to oczywiście e, tej te teczki Wałęsy jakoś się wpisują e, w cały ciąg zdarzeń. Mianowicie donoszenie na, do Unii Europejskiej na Polskę no było szczególnie niegodne. Przypomnę, że to e, przedstawiciele w Europarlamencie e, z ramienia partii Korwin, Janusz Korwin-Mikke i Jarosław Iwaszkiewicz, dzielnie bronili, bronili suwerenności Polski. E, mniej może rozwiązań, jakie były podjęte przez sprawujących teraz władzę w Polsce, ale bardziej suwerenności Polski, tak? Bo to e, naród tak wybrał w październiku i przedstawiciele tego naszego narodu e, mieli, mają pełne prawo, żeby e, prowadzić tą politykę w taki sposób, w jaki prowadzą. Ale jeśli chodzi o konkretne e, rozwiązania, e, które zostały wdrożone, albo które są wdrożone, bądź nie zostały wdrożone, a można było e, bardzo łatwo i prosto tego dokonać, no to drodzy państwo... E, o ile samego założenia próba Uatrakcyjnienia oferty banków, spowodowania, żeby one były bardziej przyjazne kredytobiorcom, jest dobre, to trzeba powiedzieć, że obciążenie podatkami tych banków już de facto wprost dotyka klientów banków, i przykłady już teraz są konkretne obsługa rachunków bankowych, koszt obsługi rachunków bankowych rosną. Banki zwyczajnie w świecie podatkiem będą obciążały. Swoich klientów. Rząd, no, czy w, kampanii w kampanii parlamentarnej prawej sprawiedliwości zapowiadało obniżenie podatku dochodowego do osób prawnych z 19 do 15. Nic nie zostało zrobione, rozwiązanie i nowelizacja bardzo prosta, banalna, niewiele wymagająca nakładu pracy. I tu widać, że ta teczka to była tylko i wyłącznie jedną ściemu. Jeśli chodzi o opodatkowanie już niewielkich, tu nie chodzi o od niewielkich marketów. Yy, widać, że yy, rządząca Ekipa zwyczajnie ugrzęzła w swojej propozycji i nie potrafi wyjść z tej sytuacji, bo widać, że jakiekolwiek rozwiązanie nie zaproponują, to tak naprawdę one zawsze dotykają tych franczyzowych sieci, które również wychodzą, wywodzą się z tego terenu albo które doskonale na tym terenie działają i są sieciami polskimi zwyczajnie polskimi, które, w których skład wchodzą rodzinne sklepy, małe przedsiębiorstwa no dość powiedzieć nie zrobiono prostej rzeczy my jako partia Korwin mówimy, że tak naprawdę, żeby w Polsce dobrze się żyło, żeby na Sowarszyźnie dobrze się żyło w Łomżyńskiem, na resztkach Podlasia w tym okręgu ludzie po prostu muszą zarabiać, ale jeżeli robi się wszystko by utrudnić im życie no to niestety takie są efekty, że Polacy wyjeżdżają z kraju niestety Pol Prawo i Sprawiedliwość Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska, no ja się posłużę tym przykładem. Zlikwidowały sklepiki w, szko w szkołach. Nawet takie rozwiązanie byłoby banalnym, banalnie prostym rozwiązaniem, żeby yy, cofnąć rozporządzenie ministra zdrowia, który yy, nakładał w tym względzie ograniczenia. Bo co to za różnica? Kupić przepraszam, w sklepiku sok litrowy, a kupić sok yy, 0,33. To jest ewidentnie ukłon w kierunku yy, lobbystów yy, w Sejmie, którzy chcieli wstawić do szkół E, maszyny, za pośrednictwem których można było dokonywać zakupów. Przez to wprost uderzono w te sklepiki, które są prowadzone przez e, zwykłych ludzi e, w szkołach e, w podlaskich. Szkołach. Były niezdrowe, panie jeszcze, panie. E, a jaka różnica w smaku i e, w zdrowotności między sokiem z litrowego e, kartonu a z kartoniku 033? Pan Andrzej Chmielewski, samoobrona, proszę bardzo. Ja 100 dni rządu Prawa i Sprawiedliwości oceniam taką z delikatną ostrożnością. Zaproponowane w kampanii wyborczej zmiany były niewątpliwie dobrymi zmianami dla Polski i Polaków. Z tym większą satysfakcją to mówię, że duża część tych propozycji prawa i sprawiedliwości jest żywcem zapożyczona z programu społeczno-gospodarczego samoobrony, który został opublikowany w 2002 roku. I tutaj przypomnę kwestię podatku od supermarketów czy hipermarketów. Samobrona już w 2002 roku zorganizowała w Sejmie debatę, w której miałem zaszczyt brać udział debatę poświęconą opodatkowaniu dużych zachodnich sieci wielkopowierzchniowych. No cóż, nawet w okresie, kiedy samo obrona współrządziła, Prawo i Sprawiedliwość nie znalazło w sobie dosyć odwagi, aby te zaproponowane rozwiązania odnośnie opodatkowania tychże sieci nie wdrożyła. No, lata pokazały, że dopiero w 2015 roku te propozycje pojawiły się wśród propozycji przedłożonych przez Prawo i Sprawiedliwość. To samo dotyczy propozycji zmian w Konstytucji, które myśmy również opublikowali. W 2002 roku, w 2003 roku została wprowadzona korekta. Ja tutaj mam ze sobą te oba dokumenty i zawsze mogę podeprzeć się tymi naszymi propozycjami z początku lat 2000. Ale również warto wspomnieć o tym, że ta teczka zapowiadanych ustaw, gdyby była pełna, to te propozycje już znalazłyby się pod obradami sejmu no niestety tak nie było i w tej chwili im więcej czasu płynie tym więcej pojawia się wątpliwości i tym dłużej trwają dyskusje to traktuję jako minus trzeba było to wprowadzić bardzo szybko odnośnie zmian w służbie cywilnej i Choćby nawet w Trybunale Konstytucyjnym, tu trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Żeby te zmiany w Trybunale Konstytucyjnym mogły zostać tak z czystym sumieniem wprowadzone, należałoby doprowadzić do zmian obowiązujących przepisów, w tym Konstytucji. No, tego nie da się jak na razie zrobić w obecnym Sejmie, ale kwestia na przykład służby cywilnej, jestem za szybkimi zmianami przy każdej, po każdych wyborach, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych. Nie ma rozczarowań, nie ma dyskusji na temat tego, że ktoś tam merytorycznie przygotowany stracił pracę. Trzeba mieć świadomość, że zmienia się władza, zmienia się również administracja i samobrona jest zwolennikiem takiego rozwiązania. I tutaj utyskiwania działaczy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, czy też partii oszustów, no, nie współgrają. Z tymi naszymi poglądami, dlatego że wielu tych ludzi było z nominacji partyjnych i należało im się odejść z zajmowanych stanowisk. A to, że prawo i sprawiedliwość obsadza te stanowiska swoimi, moim zdaniem jest to naturalne. I jeszcze po minucie dosłownie panom dam w tej części naszej rozmowy. Pan Mieczysław Bagiński, i zacytuję y, Pana, pozwoli Pan, na jednym ze spotkań z wyborcami powiedział Pan, że czuje się obywatelem drugiej kategorii. Co Pan miał na myśli? Mieszkam w regionie, dokładnie tak było, mieszkam w regionie, gdzie chyba są ludzie tylko drugiej kategorii. A teraz powiem, co ja miałem na myśli i podtrzymuję to, co miałem na myśli. Jeżeli partia zwycięska w tym regionie wygrywa wszystko... Wskazuje do senatora, na senatora, człowieka, którego z całą świadomością bierze za miesiąc zabierze. To oszukano nas. Oszukano 150 tysięcy wyborców. Drugie. Jeżeli partia w swoim mateczniku nie znajduje człowieka stąd, żeby kandydował na senatora, a proponuje się no, implant, protezę czy, czy, czy gwiazdę z zaświatów, to jesteśmy oszukani. No, potraktowano nas wszystkich jako obywateli gorszej kategorii. Co wam się przywiezie, to i tak wybierzecie. Podkreślam trzecie zdanie, już kończę. Trzecie. Gdyby PiS wskazał człowieka stąd, a znam wielu wspaniałych, nie kandydowałbym. Pewnie dołożyłbym się głosem do człowieka z regionu stąd, nawet z ich partii. Pan Barszczewski, również cy cytat, niczego nie obiecuje, tylko oferuje rozwój gospodarczy i możliwość bogacenia się Polaków. Przyzna pan, że to trochę takie enigmatyczne i ogólne. Każdy by chciał oferować bogacenie się Polaków. Tak, ale panie redaktorze, recepta na rozwój Polski, na rozwój Suwalszczyzny, jest bardzo, bardzo prosta. Ja się posłużę specjalną strefą ekonomiczną w suwałkach. Gdy zafunkcjonowała ta strefa ekonomiczna, to można powiedzieć, że no, bezrobocie w suwałkach jest no tylko statystyczne, bo praca w suwałkach jest. Tak? A co to jest strefa ekonomiczna? Strefa ekonomiczna to jest wydzielony teren, na którym obowiązują preferencyjne warunki opodatkowania w zakresie podatku dochodowego. Czyli przedsiębiorcy szukają miejsca, w którym panują najlepsze warunki do prowadzenia przez nich biznesów. Tam gdzie są przedsiębiorcy, tam jest praca. Tam można się rozwijać. I teraz moim celem w Senacie będzie nakłonienie, namawianie, docieranie do świadomości jak, najwięcej, jak największej grupy senatorów, żeby oferować zmiany w systemie podatkowym, w prawie podatkowym, tak by te obciążenia podatkowe jak najbardziej minimalizować, jak najbardziej zmniejszać. Dlaczego? Dlatego, że właśnie przykład specjalnej suwalskiej strefy ekonomicznej pokazuje, że jest to kierunek sprzyjający rozwoju, rozwojowi, ale jednocześnie opowiadam się przeciwko strefom ekonomicznym, jako takim, ze względu na to, że jest to struktura sztuczna, hybrydowa, która ma tak naprawdę zapewnić pracę w samej specjalnej strefie ekonomicznej spółki akcyjnej, akcyjna, zatrudniani, zatrudniani są funkcjonariusze partyjni. Bo powiedzmy sobie szczerze, tydzień temu czy tam może z okładą, zwolniony został przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale na to miejsce zatrudniony został funkcjonariusz prawa i sprawiedliwości. Natomiast świetnie, że w tej strefie ekonomicznej funkcjonują konkretne firmy, które rozwijają swoje przedsiębiorstwa, zatrudniają ludzi, dają możliwości pracy. W tym kontekście mówię, że zależy mi na tym, żeby oferować w Senacie takie rozwiązania, które sprowadzą się do właśnie możliwości zarobkowania, bogacenia się Polaków, po to by nie musieli wyjeżdżać za granicę, by tutaj yes, młody tak? człowiek po studiach mógł zostać, Mieć się pracę godną, że mógł planować swoje życie, zakładać rodzinę. I jeszcze życie. dosłownie na moment w tej części audycji pan Andrzej Chmielewski, uzdrowienie sytuacji w rolnictwie. No to jest też ogólne bardzo i każdy kandydat to samo może powiedzieć. Ja tutaj Króciutko, wrócę, panie, wrócę panie. również do programu samobrony z początku lat 2000, kiedy oponowaliśmy przeciwko swobodnemu. Obrotowi ziemią, szczególnie przed, ostrzegaliśmy przed wykupem polskiej ziemi przez zagranicznych inwestorów, zagraniczne podmioty. W tej chwili realizuje to Prawo i Sprawiedliwość, więc to jest spełnienie jednego z naszych postulatów. Drugim postulatem, który moim zdaniem powinna rozważyć partia rządząca, jest wprowadzenie kontrakt, możliwości kontraktacji, tak żeby rolnicy mieli możliwość zaplanowania swojej produkcji mieli pewność zbytu swoich produktów przy określonym poziomie cen. Dałoby to bezpieczeństwo, której, której rolnikom, bezpieczeństwa tego rolnikom brakuje w obecnej sytuacji gospodarczej. No, muszę, część, muszę kończyć. Tak, Koledzy część, przekroczyli znacznie swoje czasy wypowiedzi, więc czas mam nadzieję, że w kolejnej części będę mógł wykorzystać. Tak jest. Czas. Dziękujemy i zapraszamy za kilka minut. Mini debata w studiu Radia 5 w suwałkach, przedwyborcza do wyborów uzupełniających do Senatu. Przypomnijmy w studiu panowie kandydaci na senatora Mieczysław Bagiński, Polskie Stronnictwo Ludowe, Szczepan Barszczewski, Partia Korwin i Andrzej Chmielewski, Samoobrona. Pozwólmy panu Andrzejowi jeszcze dokończyć swą myśl. Równe traktowanie rolników w Unii Europejskiej to jeden z pana postulatów. Głównie rolnictwem chce się pan zajmować. Proszę bardzo. No, zgadza się, dlatego że y, powiem tutaj, podam przykład dopłat bezpośrednich, które niewątpliwie wszystkich rolników interesują. Rozrzut wysokości dopłat w Unii Europejskiej jest przeogromny. Y, co się okazuje, że rolnicy na Malcie dostają dopłaty około ponad 600 euro do hektara, kiedy Polacy jeszcze dobijają się do 240 euro. Y, rolnicy w Grecji mają grubo ponad 500 euro do hektara. Więc rozrzut tych dopłat jest ogromny, uwzględniając nawet trudności klimatyczne, które w naszym regionie są nieporównywalne z warunkami atmosferycznymi w Grecji czy na Malcie, no jest moim zdaniem bardzo krzywdzący i niesprawiedliwy. Dlatego polski rząd powinien uczynić wszystko, aby doprowadzić do, może nie do wyrównania tych dopłat, ale do urealnienia tych dopłat. Obecnie polscy rolnicy są mocno poszkodowani tym wszystkim. Poza tym polityka rolna Unii Europejskiej wymaga natychmiastowej korekty. Niedopuszczalne są sytuacje, żeby polscy rolnicy za nadprodukcję mleka byli karani, karami finansowymi, jeśli w skali całej Unii Europejskiej niedobór produkcji mleka wynosi 4%. Więc karać ludzi za to, że jak gdyby uzupełniają ten niedobór w całej Unii Europejskiej karami finansowymi jest nieuczciwe, niemoralne, no brak mi jest słów wręcz. Proszę panów, i zmiana tematu interesuje mnie kryzys związany z imigrantami. Chcę poznać również i słuchacze z pewnością, panów zdanie na temat obecności imigrantów w Polsce i sposób na rozwiązanie tego kryzysu. Po Minutce, bardzo proszę, pan Mieczysław Pakiński. No, temat dyżurny. Temat dyżurny. Dyżurny, tak. tak. Natomiast, czy, czy damy się odwieść od takiego stereotypu, że przepytujemy, czy ty za, czy ty przeciw? Czemu się nigdzie nie dyskutuje, jak wyeliminować źródło tego? Jeśli tej sprawy u źródła się nie wyeliminuje. Mówi się o skutkach, a nie o przyczynie. Oczywiście, mówi się o skutkach, a nie o przyczynie. Szanowni Państwo, zaczęło się od destabilizacji układów politycznych w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. I jeśli dalej tam penetracja dwóch czy trzech światowych literów no, będzie dyktować zachowania ludziom, to tego zjawiska się nie da wyeliminować. Co z tego, że dzisiaj Belgia powiedzmy na tydzień czasu wypowiada układ Schengen i opuści szlabanki. No to rowerami przejadą przez Rosję i od strony no Norwegii wjadą. A proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że gdyby Putin chciał pożartować sobie na wschodniej granicy, to też przez Kaukas i przez Białoruś o, przymykałby oko, ale wrócę do tego, u źródła trzeba to eliminować. Więc każdy pomysł zatrzymania ludzi tam Poprawienia im warunków życia, bycia. To jest pomysł, a nie potem tutaj rozdzielnik jakiś, i może w ostatnim zdaniu. Bardzo się dziwię, że niektórzy tak obśmiali pomysł, a może tych młodych chłopców, którzy przyjeżdżają bez, bez żon, bez rodzin, a tacy pokrzywdzeni w swoim kraju, może rzeczywiście przysposobić, żeby wrócili, przysposobić to szerokie pojęcie. Żeby przysposobić się, niech wrócą i z tą swoją wolność odbijają. A jaki był los Polaków na emigracji? We Francji, w Anglii, nam tam nie dawano herbatki zielonej i, i, i czekolady gorącej, tylko dawano mundury, uzbrojenia, tworzono formacje. Proszę bardzo, wróciła armia Halera, wróciły inne formacje z zachodnich frontów. A może to jest do zaproponowania? Pan Szczepan Barszewski, proszę bardzo. W żadnym wypadku nie można się zgodzić z Tezą, że jest to temat dyżurny. 20 lat temu kraje Europy Zachodniej były w podobnej sytuacji jak my teraz, kiedy do nich zaczęli przyjeżdżać islamscy najeźdźcy, i teraz mają taką sytuację, jaką mają, gdzie zwyczajnie bezpieczeństwo kobiet. Żon, córek, matek jest bardzo mocno zagrożone. I my, jako Partia Korwin, zawsze od samego początku oponowaliśmy rozwiązaniu przyjmowania ich tutaj. To nie jest, bo ten. Ta imigracja nie jest spowodowana działaniami de facto Polski, a y, państw zachodnich, a Niemiec, a Francji. Natomiast, ale no nie jest to temat dyżurny, chyba, bo jeżeli y, mamy teraz zagrożenie sprowadzenia ich tutaj, mało tego. Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje politykę Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego uległości względem zachodnich krajów. Jeżeli w Czerwonym Boże, w Łomży, a niedługo i w Suwałkach mają się pojawić ci imigranci, no to popatrzmy jakimi scenami okraszana jest rzeczywistość, scenami, które, od których aż pełno w internecie, rzadziej w mediach głównego, że tak powiem, nurtu i obrazu. I teraz my jako Partia Korwin przyłączamy się do inicjatywy Pawła Kukiza pod, i zbieramy podpisy pod referendum, tak by Polacy zdecydowali, czy chcą w swoim sąsiedztwie tychże imigrantów, czy chcą tego zagrożenia, czy raczej będą dbali o bezpieczeństwo. Mówię, z tego względu, jakie niosą za sobą zagrożenie, niebezpieczeństwo, musimy ochronić Polaków, Podlasian, Łomżan, Suwalczan przed, przed tym ryzykiem. Jeżeli Prawu i Sprawiedliwości brakuje odwagi, by na arenie międzynarodowej powiedzieć, żadnych islamskich imigrantów, to niech naród y, da im mandat do tego, a wręcz przymusi, by y, takie stanowisko zajęli. Z 7 pan... tysięcy 200 tysięcy może się zrobić zaraz i natychmiast. I tych I... ludzi może być tutaj dużo, dużo więcej właśnie we wszystkich miastach o, y, okręgu również w Suwałkach. I bardzo proszę pan Andrzej Chmielewski. Samoobrona była, jest i będzie przeciwna obecności imigrantów w naszym kraju. Podkreślam imigrantów, a nie Osób prześladowanych politycznie. I chcę przypomnieć Państwu, że całą awanturę na Bliskim Wschodzie wywołały takie państwa jak Stany Zjednoczone, Rosja, Anglia, Francja przy udziale Niemiec. Polska niestety była wplątana w tą całą awanturę na Bliskim Wschodzie, i tutaj chcę przypomnieć żądania samoobrony z, lat, z początku lat 2000, kiedy domagaliśmy się powrotu wojsk polskich z Iraku. To wszystko wywołało lawinę, której efekty obserwujemy teraz. Obserwujemy na granicach Turcji, na granicach Grecji, Macedonii i innych krajów europejskich, kiedy ta lawina islamistów atakuje granice Europy. Ci ludzie są obcy nam kulturowo i tutaj zgodzę się z moimi przedmówcami, że trzeba rozwiązań szukać u źródeł, czyli zmusić, wręcz powiem, członka NATO, czyli Turcję, do tego, aby nie wspierał swoich przeciwników, przepraszam, swoich y, zwolenników w walce z państwem kur, kurdyjskim. Y, y, Rosję zmusić do odstąpienia od walki y, z y, ze swoimi przeciwnikami na Bliskim Wschodzie, ale to samo dotyczy również Amerykanów, Anglików, Niemców. Niech oni sobie przyjmują tych uchodźców, skoro sami rozpętali tą awanturę. Natomiast warto zwrócić uwagę, w jaki sposób polskie rządy traktują Polaków mieszkających tuż obok, za granicą Polski, na Białorusi. Są tworzone czarne listy, są Polacy, którzy nie mogą, rdzenni Polacy na polskich ziemiach urodzeni i wychowani, którzy nie mogą wjechać do Polski, bo jakiemuś wariatowi z ministerstwa. Storach zagranicznych coś tam strzeliło do uba. Natomiast przyjmuje się ludzi, tak jak powiedziałem, obcych nam ideologicznie, kulturowo, nawet fizycznie. Tylko, jak zmusić Rosję do tego? No ja po prostu nie mogę tego pojąć. Jaki potencjał mamy, żeby e, taki potencjał militarny No ja obserwuję to sank sankcje ekonomiczne modyfikują. Sankcje ekonomiczne modyfikują postępowanie Putina. I tyle z naszej krótkiej debaty przedwyborczej. Cieszę się, że udało się panom potrącić nieco do spraw dotyczących regionu północno-wschodniego, tu gdzie żyjemy, a także ważnych spraw międzynarodowych. Mieli panowie możliwość chociaż w tym krótkim czasie no, wyrazić swoje poglądy. No, troszeczkę o rolnictwie, troszeczkę, no niestety tyle czasu mamy, ile mamy, ale była ku temu również okazja. Przypomnę, naszymi gośćmi byli pan Mieczysław Bagiński, Polskie Stronnictwo Ludowe, Szczepan Barszczewski, Partia Korwin i Andrzej Mielewski. No więc ja tutaj obronę. wejdę w słowo, że głosując na mnie, na Andrzeja Chmielewskiego, zagłosujesz za rozkwitem naszego regionu i dobrobytem mieszkańców. Proszę o swój głos i udział w wyborach. W takim razie jedno zdanie od pana Szczepana i od pana Mieczysława, żeby było sprawiedliwie Drodzy Państwo, jestem przykro że 6 marca Łatwiej jest na mnie zagłosować Niż wypowiedzieć moje imię i nazwisko Szczepan Barszczewski, proszę o państwa głos Szanowni Państwo W Ewangelii świętego Łukasza Jest takie zdarzenie Jezus przyszedł nauczać W swoje rodzinne strony A swoi go Nie przyjęli Ja jestem stąd Proszę, przyjmijcie mnie Dziękuję panom i to wszystko. Do zobaczenia przy urnach wyborczych. Dziękuję serdecznie.